Słowo piguły to dość pejoratywne określenie pielęgniarek, jednak w rzeczywistości kryje się za nim zawód wiecznie niedoceniany, ale i cieszący się dużym zaufaniem społecznym. W dzisiejszym odcinku historyk Jarosław Sawiak opowie Państwu o pigułach właśnie, o tym skąd tak naprawdę wzięło się takie określenie oraz, a może przede wszystkim, o jaworznickiej szkole, spod skrzydeł której wyszło niemal 2000 pielęgniarek, czyli Państwowej Szkole Medycznej. Serdecznie zapraszamy! Szanowni Państwo, zacznijmy w dzisiejszym odcinku od tytułowych piguł. Chodzi oczywiście o pielęgniarki, a to właśnie tytułowe określenie, chociaż z pozoru wydaje się mieć taki charakter i wydźwięk pejoratywny, a więc raczej negatywny, to myślę, że nie do końca tak jest. Myślę, że to bardziej kwestia pewnej stygmatyzacji tego zawodu, gdyż przecież w przeszłości, na przełomie dziesięcioleci, ten zawód budził różne skojarzenia, bo przecież pielęgniarki, jakie miłe i wspaniałe i cudowne by nie były, to tak naprawdę ich praca polega na wykonywaniu różnych czynności, różnych zabiegów, które nie zawsze są przyjemne, które czasami budzą przestrach, no a w końcu te tytułowe piguły to również osoby, które podają różnego rodzaju medykamenty, tabletki, piguły, pigułki. W związku z tym najprawdopodobniej stąd wzięła się ta nazwa. Natomiast nie przesądzałbym, czy ona jest w jakikolwiek sposób pejoratywna, raczej neutralna, ale na pewno określająca i dotycząca właśnie pielęgniarek. No a skoro jesteśmy, proszę Państwa, przy pielęgniarkach, to w dzisiejszym odcinku o jaworznickiej szkole, która wykształciła na przestrzeni ponad 30 lat prawie 2000 pielęgniarek właśnie. I mowa tu o szkole, o dawnym liceum medycznym, którego siedziba znajdowała się w budynku, który mam za swoimi plecami. Wypada oczywiście zacząć, jak doszło do powstania takiej szkoły właśnie w Jaworznie. Dlaczego w Jaworznie powstało liceum pielęgniarskie, zwane zresztą przez jaworznian potocznie medykiem. Generalnie pierwsze starania o taką szkołę podjęto w Jaworznie na przełomie lat 50. i 60. XX wieku, a wiązało się to co najmniej z kilkoma przyczynami. No przede wszystkim pamiętajmy o tym, że to jest okres intensywnego rozwoju Jaworzna i demograficznego, i terytorialnego, i takiego urbanistycznego, i przecież zastępowało, czy ewoluowało pewne uprzemysłowienie naszego miasta, w związku z tym rosła liczba ludności i w związku z tym zapotrzebowanie na, nazwijmy to, usługi medyczne rosło. No skoro po prostu było więcej ludzi, więc potrzebna była większa ilość lekarzy, ale także potrzebna była zdecydowanie większa ilość pielęgniarek, czy higienistek, czy na przykład położnych. W związku z tym pojawiła się taka koncepcja już pod koniec lat 50. XX wieku, żeby taką szkołę w Jaworznie otworzyć. Tym bardziej, że jak dotąd na terenie naszego miasta nie było szkoły takiej stricte przeznaczonej dla dziewcząt. I ten jaworznicki medyk właśnie miał wychodzić naprzeciw takim właśnie potrzebom i oczekiwaniom społecznym. I tutaj trzeba przywołać, tak naprawdę trzeba by przywołać bardzo wiele osób, ponieważ wiele osób czyniło starania o powstanie w Jaworznie takiej placówki. Natomiast myślę, że wymienić tutaj trzeba, no, między innymi chociaż pana Cika, który wówczas był przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, czy doktora Żaka, który był kierownikiem Wydziału Zdrowia, którzy naprawdę przyczynili się w walny sposób do powstania takiej właśnie placówki. No i w 1962 roku w Krakowie Wojewódzka Rada Narodowa, wtedy byliśmy częścią województwa krakowskiego, podjęła właśnie taką uchwałę o powołaniu na terenie ówczesnego Jaworzna szkoły medycznej, szkoły pielęgniarskiej, zwanej właśnie potocznie medykiem. Taką uchwałę wydano i rzeczywiście w 1962 roku tą szkołę otwarto z taką, można powiedzieć, wielką pompą, jak to zresztą często w PRL-u było, i szkoła rozpoczęła swoje funkcjonowanie, a pierwszy rocznik, który jakby pobierał tutaj naukę, to był rocznik 1962-63. Ale proszę Państwa, niemal automatycznie, niemal od razu pojawiły się problemy, przede wszystkim natury lokalowej, dlatego że ten budynek jeszcze wtedy nie istniał. Dziewczęta pobierały naukę w budynku ówczesnej szkoły podstawowej numer 3 właśnie tutaj na Niedzieliskach, bo właśnie tutaj postanowiono tą szkołę ulokować. Te zajęcia odbywały się popołudniami, no bo przecież dzieci do południa chodziły do szkoły podstawowej, więc to lokum też było dość ograniczone. Ale niemal automatycznie jednocześnie podjęto działania
zmierzające w kierunku budowy nowego budynku. No dlatego, że ten obiekt szkoły podstawowej nie był zbyt duży. Tutaj zaadaptowano jeden z takich starszych budynków, no ale on też nie wychodził naprzeciw ówczesnym potrzebom, więc podjęto decyzję o budowie nowego budynku. No i tutaj rzeczywiście i Rada Rodziców, i Komitet Rodzicielski podjęli olbrzymi wysiłek, między innymi ówczesny sekretarz miasta, pan Głowacz, również się do tego przyczynił, ale także należy tutaj podkreślić wielką zasługę ówczesnej pani dyrektor tej placówki, która swoją funkcję pełniła przez 3 dekady, panią magister Dominikę Ordynę, która rzeczywiście w walny sposób przyczyniła się do powstania tego nowego budynku, ale też w walny sposób przyczyniła się do tego, że ta szkoła miała naprawdę bardzo dobrą opinię nie tylko w Jaworznie, ale także poza granicami naszego miasta. I rzeczywiście w roku 66 można powiedzieć, że wbito pierwszą łopatę pod budowę nowego budynku, a w 67 roku został on otwarty. No i rzeczywiście był to budynek na miarę ówczesnych potrzeb. Było tu 6 dużych sal wykładowych, była tu odpowiednia infrastruktura, taka lokalowa również. Mało tego, warto też podkreślić, że jakby sprzęgło się to z powstaniem w Jaworznie nowego szpitala. Pamiętajmy o tym, że wcześniej przy ulicy Grunwaldzkiej, tam gdzie dzisiaj jest sąd rejonowy, znajdował się stary budynek szpitala. Te warunki szpitalne jakby nie do końca odzwierciedlały, czy wychodziły naprzeciw potrzebom na przykład odbywania praktyk zawodowych, ale kiedy pojawiła się nowa szkoła medyczna, nowy budynek i kiedy mniej więcej w tym samym czasie pojawił się nowy budynek szpitalny przy ulicy Chełmońskiego, to rzeczywiście, bo tam było aż mniej więcej 400 łóżek dla pacjentów, więc tam jakby to zaplecze do wykonywania praktyk zawodowych było zdecydowanie lepsze i jakby wychodziło naprzeciw oczekiwaniom i ówczesnym potrzebom. No i tutaj trzeba przyznać, że ta szkoła zapracowała sobie na bardzo dobrą opinię. Całe grono pedagogiczne właśnie na czele z panią dyrektor Ordyną, ale także nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących czy tych stricte zawodowych, a więc medycznych, oni w walny sposób przyczynili się do tego, że poziom tej szkoły był wysoki i że absolwenci tej szkoły cieszyli się bardzo dużym uznaniem i sympatią, bo przecież do tej szkoły dojeżdżały dziewczęta nie tylko z terenu ówczesnego Jaworzna, ale także z osiennych miast i miasteczek. Nawet, proszę Państwa, z Krakowa dojeżdżały tu dziewczęta, a pamiętajmy o tym, że były to czasy, kiedy nie było tu żadnego internatu, nie było tu żadnego lokum i do tej szkoły tak naprawdę w ówczesnych warunkach z tego Krakowa trzeba było dojeżdżać. Ale te dziewczęta, które ukończyły tą szkołę, naprawdę cieszyły się bardzo dobrą opinią jako świetne pielęgniarki, jako dobrzy fachowcy i ludzie wykazujący się troską i empatią i wykonujący swój zawód po prostu, chciałoby się powiedzieć, z powołaniem. No i rzeczywiście marka tej szkoły sama w sobie była bardzo dobra. Natomiast w roku 1985 przekształcono to liceum medyczne w zespół szkół medycznych, dlatego że od tego momentu kształcono tu oczywiście w ramach liceum jak najbardziej pielęgniarki, ale również otwarto tutaj studium pielęgniarskie, ale kształcono również higienistki szkolne. No i rzeczywiście przez cały ten okres, przez te ponad 30 lat funkcjonowania tej placówki, szkołę tą ukończyło prawie 2000 osób. Dokładnie, jak podają mi źródła, 1955 osób, ale co ciekawe, było tu również kilku panów. No ale jakby na to nie patrzeć, ponieważ jest to raczej zawód sfeminizowany, zdecydowana, przytłaczająca większość absolwentów, to były po prostu dziewczęta. Niestety finalnie z takich przyczyn demograficznych, społecznych, gospodarczych w roku 1994 szkoła została zamknięta, no i niestety przeszła do historii, ale dobra opinia zarówno o szkole, jak i o jej absolwentkach funkcjonuje i wśród lokalnej, nie tylko lokalnej społeczności do dnia dzisiejszego.